Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat Apteka Pana Boga na zimowy czas. Naszym gościem jest pan Zbigniew Tomasz Nowak, autor książek, znawca roślin leczniczych. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Bardzo mi miło gościć w Państwa domach. Tak, rozejrzałem się przed sobą, drodzy Państwo, i przed panem Zbyszkiem. No wszędzie mam książkę z nazwiskiem Zbigniew Nowak. Tak jest. No więc i tak się pytałem, jak pan to zrobił. I sam się zastanawia, kiedy to pisał, mówi, że teraz... Nie do mnie to pytanie, proszę ojca. Tak, nie tak. Do mnie. Już mnie nie jeden pytał o to. Nie wiem, dzisiaj pewnie bym tego nie zrobił, gdyby mi przyszło drugi raz to robić. Pewnie wielu jest też wdzięcznych, że to jest jakaś tam podpowiedź, czy jakiś pomysł. No i to daje pomysł. Człowiekowi energię. Bo ja powiem tak, no dziś mamy mówić o ziołach. Apteka Pana Boga to zioła, prawda? To, co rodzi ziemia, co Pan Bóg daje jakby na wyciągnięcie ręki. Tak jest. Tylko trzeba mieć trochę rozsądku, trochę wiedzy. Bo dziś świętego Andrzeja, więc też w naszym gronie mamy Andrzeja. Chwilę tak usiedliśmy, żeby uczcić, uhonorować kolegę. No i doszliśmy do tego, że są tacy, którzy 30-40 tabletek jedzą na dzień. Więc to jest to... norma w Polsce. No właśnie. I nie tylko. I nieraz mówią, że to chyba Francuzi teraz, jeśli chodzi o Europę, Francuzi przodują, a my jesteśmy jako drudzy. Więc może to też będzie jakaś taka podpowiedź czy zachęta do tego, żebyśmy może w inny sposób popatrzyli na własne potrzeby, bo wiemy, że potrzebujemy jakiegoś wzmocnienia, teraz zresztą zima, nieraz się przejmujemy tą naszą kondycją, jak nabierać odporności, tak powiesz jest. Komuś przejdź się, a on mówi po co, prawda? Jak smog. I jak gdyby tracimy taką wrażliwość na to, co ważne i istotne. I teraz gdyby pan pomógł nam, bo my, drodzy Państwo, oczywiście zachęcamy, będą też i telefony włączone, zaprosimy do rozmowy, trochę zrobimy jakieś takie rozmowy, bo chciałem zapytać o kilka ziół, czy kilka takich, prawda, czy o róża, rokitnik, tak. Żeby pan nam podpowiedział. My też tak pokazujemy tym, którzy nas oglądają, jak wygląda piękna róża, czy piękne, jak róża dzika, prawda, czy piękny rokitnik. No, ale też jak ktoś zadzwoni z dobrym pytaniem, to mamy nadzieję, że książka, którą podarujemy, nasz realizator będzie zapisywał Państwa telefony. Ja sobie zapiszę, kto jaką książkę. Mam ich tutaj trochę. Pan Zbyszek też. Tak jest. Panie Zbyszku, róża dzika, jeżeli tak byśmy od niej zaczęli, bardzo szlachetnie wygląda. Bardzo szlachetnie. Roślina za darmo, owoc za darmo. Jeszcze możemy ją zbierać. Kwintesencja zdrowia. Ja nawet książkę napisałem o róży. Ja mam opłatkach, ale jeszcze jest o owocach. Róża przedłuża życie. To jest kwintesencja zdrowia. 130 związków bioaktywnych, czyli takich najlepszych, które sprzyjają zdrowiu. Samej witaminy C. Róża, owoce róży potrafią zgromadzić nawet, są takie odmiany róży pomarszczonej, do 1200 mg w 100 gramach. To jest niebywałe bogactwo. W takiej dzikiej róży, którą możemy teraz zbierać na ugorach, w lasach, na miedzach, no troszeczkę jest jej mniej, bo jest już, jesteśmy po pierwszych przymrozkach jesiennych, ale nadal jej jest bardzo dużo. Oczywiście możemy ją na różne sposoby, możemy przerabiać. Ja na przykład robię taki domowy przecier, podaję w moich książkach. Bardzo łatwo go zrobić z takich owoców róży. Możemy takie owoce róży oczywiście opłukane, jeszcze twarde, bo teraz to już są bardzo miękkie. No teraz też można z nich zrobić. Zalewa się to wrzątkiem, gotuje się około 2-3 minut pod przykryciem. Potem czeka się, aż to ostygnie. Przeciera się przez sito, odrzuca się te pesteczki. No i ten... Ale same owoce. Wyciągamy owoce. Już zagotowane, tak, tak i nie przecieramy. Tak? Tak jest. Dodajemy miód, na przykład miód akacjowy. Czy miód na przykład faceliowy, które mają taki neutralny smak. Zlewamy wrzący taki syrop do butelek czy do słoiczków i to służy zdrowiu przez długie lata. Możemy oczywiście kupić przeróżne witaminy, takie właśnie płynące z róży. Tu jest taka witamina C. Może ojciec spróbuje. No bo... ja nie wiem, czy ja potrzebuję teraz. No, każdy potrzebuje, proszę ojca. Ja może zaserwuję. Niech ojciec zobaczy, jak... A to trzeba czymś popijać? Nie, to jest witamina C i to jest już... To jest z róży? To jest z róży, tłoczona wodę, no ale tak na mówię zimno. Panu Zbyszkowi, że ja piję wodę częściej, ale mam napić. To jest dzienna porcja witaminy C. Tyle wystarczyło. Tak, to jest 450 mg w takiej butelce witaminy C. Smaczne, czyli 1/4 szklanki takiego soku
w zupełności nam pokrywa zapotrzebowanie na witaminę C, a wiadomo. Ale są takie okresy, kiedy na przykład no, tej witaminy na pewno nam więcej potrzeba, prawda? Teraz, kiedy my... No tak zapisałem, no witaminę, na pewno ta odporność, jeżeli szukamy, tak, prawda, gdzieś odporności, czy nawet przeszliśmy jakąś chorobę, albo przejdziemy jakąś chorobę, no gdzie nawet dostaniemy jakiś antybiotyk, organizm też tak troszeczkę kuleje. No to proszę ojca, to jest właśnie lekarstwo dla ludzi właśnie wyniszczonych chorobami, starszych, którzy mają problemy właśnie z krążeniem, bo róża przecież zapobiega wszystkim konsekwencjom miażdżycy, czyli zawałom serca, udaru mózgu, a przecież co 8 minut w Polsce doznaje ktoś udaru mózgu. To jest przerażające. Broni przed zakrzepami. Regeneruje organizm, można powiedzieć, od stóp do głów. I to jest też lek, który poleca się właśnie i kobietom ciężarnym, i matkom karmiącym, i dzieciom, i ludziom starszym. W zasadzie to jest taki... Czyli młode pokolenie też. Też dzieci, oczywiście. To jest owoc od 0 do 120, jak ja mówię, lat. Tylko wystarczy po niego sięgać, a mamy jeszcze okazję. Możemy oczywiście, jeśli ktoś nie zrobił... Niektórzy biorą jakieś tabletki na przedłużenie, tak, prawda? Różne rzeczy robią. I nie ulegajmy, proszę państwa, reklamom leków, bo tam się serwuje syntetyczną witaminę C, a to nie jest to samo. Witaminę C, taką naturalną, najlepiej przyswajalną i najbezpieczniejszą dla organizmu, patent na produkcję takiej witaminy ma tylko apteka Pana Boga. Czerpmy właśnie witaminę C i inne z darów właśnie przyrody, między innymi z róży dzikiej, która... Owoce tej oczywiście. Teraz mamy rokitnik. Rokitnik, tak. To jest też troszeczkę taki... mniejsze owoce, bo tak do kiedy można by róże zbierać i do kiedy rokitnik, żeby taki był dobry dla nas, gdybyśmy na przykład nie chcieli skorzystać, bo nawet możemy po coś sięgnąć, ale gdyby, tak jak pan powiedział, samemu sobie spróbować przygotować taki... To jeszcze można owoce róży zbierać. Jeszcze można, pomimo że one są miękkie, jeszcze można zbierać, jeszcze można je przetwarzać. Do suszenia nie bardzo się nadają, bo one już są takie za miękkie. Oczywiście wcześniej, kiedy są twarde, ale oczywiście możemy kupić też suszone, najlepiej właśnie takie, tylko dobrze wysuszone, nie jakieś o ciemnym kolorze, bo takie już mają bardzo mało witaminy C. Zwracajmy na to uwagę. A jeszcze możemy zbierać rokitnik, krzew. Gdzie go odnajdziemy? No właśnie, bo nieraz możemy nie jest wszędzie. Róże łatwiej jakoś tak dostrzec, a rokitnik to już tak... Nad morzem jest go bardzo dużo. Wiem, że jest bardzo dużo w Polsce plantacji rokitnika i mnie to bardzo cieszy. To jest taki owoc, który z kolei zawiera 180 związków bioaktywnych, 14 witamin, aminokwasów, nawet 22 aminokwasy. Także te egzogenne, które my musimy dostarczać organizmowi każdego dnia, bo inaczej jest źle. To są prekursorzy, to są te aminokwasy, to są przeważnie takie związki, z którego tworzą się przeróżne związki, które są potrzebne do funkcjonowania naszego organizmu. Na przykład neuroprzekaźniki. No, teraz ludzie przecież często, ponieważ zbliża się już taka pora roku, która sprzyja na przykład depresji. Zresztą depresja wielkie żniwo teraz zbiera. No to jest właśnie owoc dla takich osób, którzy zmagają się z depresją, którzy zmagają się z wyniszczeniem psychicznym, a też takich nie brakuje. Którzy wiodą tryb życia taki bardzo stresujący, wyczerpujący. No i oczywiście można zbierać, można sobie kupić na przykład taki sok z rokitnika. Pokażemy tu państwu, jak powinien wyglądać prawdziwy sok z rokitnika. Ciekawe, kto to będzie pił. Proszę ojca, tego bardzo nie polecam, bo to bardzo kwaśne, więc tak, trzeba moim zdaniem rozcieńczyć taki sok. Wodą? Wodą. Zresztą tu widać nawet takie kuleczki, bo to jest jedyny owoc, który zawiera też tłuszcze. Między innymi wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Zresztą jest też do kupienia olej rokitnikowy. Moglibyśmy gdzieś... On jest bardzo przydatny. To tak właśnie nawet widać, że to się osadza. Jest taki osad na szklaneczce. Tak jest, to musi być zawiesina. Z takimi plamkami. Tak. I niech państwo zwrócą uwagę, bo często też można kupić jakieś inne soki, które są... Mogę spróbować? Oczywiście, tylko mówię, że on jest kwaśny, specyficzny smak, lepiej go rozcieńczyć wodą, ale jaki zdrowy.
też mnóstwo witaminy C. Czyli można by sobie na przykład, jakbyśmy taką szklaneczkę chcieli sobie wody wypić. Oczywiście. Dolać takiego soku, tak? Tak, rozcieńczyć. I ta ilość soku, którą ojciec trzyma w ręce, w zupełności nam wystarcza, żeby pokryć całodzienne zapotrzebowanie, między innymi na witaminę C. Bo myślę też, że tego nie trzeba pić nie wiadomo jak długo, mamy jakiś czas okres. Tak jakbyśmy... No nawet jakieś lekarstwo mieli przepisane, no to, oczywiście. To też jemy go cały czas. Oczywiście. A co z oczami? Bo myśmy tak przed programem rozmawiali. Słuszna uwaga. No kwestia chociażby tej plamki żółtej, nieraz mamy AMD. Też AMD. Tak. AMD, no to jest właśnie, to jest taki lek dla ludzi, którzy zmagają się z AMD, czyli degeneracją plamki żółtej, dlatego, że nie zdążyłem już tego powiedzieć, bo nie mamy tyle czasu. A ktoś by tak powiedział, no tak pan mówi, że to na wszystko działa. Czy to jest jakoś sprawdzone? No bo oczywiście. Nieraz myślimy, kto to weryfikuje, bo możemy wiele powiedzieć na temat róży dzikiej, na temat rokitnika, a czy to ktoś próbuje też weryfikować, czy rzeczywiście wspomagać nas będzie? Proszę ojca, na świecie opublikowano mnóstwo wyników badań naukowych bardzo wiarygodnych, które potwierdzają, że to są nieprzeciętne skarby dla zdrowia. Jest bardzo dużo, w Polsce nawet robiono badania, na przykład nad różą dziką, nad rokitnikiem. Ostatnio czytałem takie wyniki badań, z których wynika, że na przykład rokitnik bardzo sprawdza się jako lek przeciwzakrzepowy, czyli zapobiega zawałom serca, udarom mózgu, ale wracając do tej plamki żółtej, okazuje się, że w owocach rokitnika i w tym soku, zresztą on ma właśnie taki pomarańczowy kolor, jest mnóstwo karotenoidów, czyli takich marchewkowo-pomarańczowych związków o takim kolorze. Między innymi jest tam zaaksantyna, luteina, które są bardzo potrzebne plamce żółtej. Czyli ludzie, którzy na przykład, którym grozi AMD, czyli degeneracja plamki żółtej, a takich ludzi przybywa, szczególnie po 60 roku życia, no to jest taki krzew i taki owoc, z którym powinny te osoby się koniecznie zaprzyjaźnić. Ale nie tylko, bo to jest owoc, który regeneruje cały organizm, od stóp do głów. Serce za mocno serce, oczywiście, nadciśnienie. Poza tym jest to nawet taki owoc i bardzo dużo i coraz śmielej się mówi na ten temat, który poleca się nawet ludziom, którzy na przykład przechodzą chemioterapię czy radioterapię. Oczywiście to trzeba skonsultować z onkologiem, nie wolno na własną rękę, ale okazuje się, że stosując właśnie takie przetwory, czy taki sok na przykład, czy jakieś herbatki z rokitnika, czy z róży, okazuje się, że te skutki uboczne chemioterapii, czyli stosowania tych cytostatyków, są mniej takie dotkliwe dla organizmu. Szybciej odzyskujemy siły. Lepiej, nawet są nawet takie wyniki badań, że nawet niektóre cytostatyki, czyli te leki, które stosuje się w chemioterapii, czyli w leczeniu nowotworów, lepiej działają, bo uwrażliwiają te komórki nowotworowe na działanie tych właśnie cytostatyków. I tu jest bardzo dużo badań na ten temat. Na przykład jeśli chodzi o rokitnik, czy chodzi na przykład o żurawinę, ja nie tak dawno nawet przeglądałem takie wyniki badań. Mamy tu imbir. Imbir. Chciałem o niego zapytać, bo mówi się też, żeby dobrze trafić na imbir, żeby też to nie był jakiś taki przekłamany, nie wiem na czym by... Z upraw ekologicznych najlepiej, na czym by oczywiście. Problem polegał, ale generalnie czemu on, mamy okres taki jesienny, przejściowy, no to pewnie też i kwestia odporności. W każdym domu powinien być. Chociaż ostatnio zdrożał z uwagi na to, że jest to okrzyknięty lek na świecie jako lek przeciwwirusowy, także można na koronawirus. Czy trzeba mieć jakąś taką... Zawsze w moich książkach, proszę ojca, proszę radiosłuchaczy, piszę, bo to jest trudny temat dla medycyny, interakcje czy przeciwwskazania, ale zawsze o tym piszę, kiedy nie stosować. Na przykład w przypadku imbiru nie polecam dużych dawek stosować, jeśli ktoś już stosuje leki przeciwzakrzepowe, a takich osób jest bardzo dużo, na przykład na bazie kwasu acetylosalicylowego. Ludzie często nawet na własną rękę aplikują sobie różne takie preparaty. To albo jedno, albo drugie, dlatego że imbir sam działa przeciwzakrzepowo. Jeśli my jeszcze dołożymy jakiś kwas acetylosalicylowy, no to wtedy wzmaga się działanie przeciwzakrzepowe, co może dojść na przykład, co może doprowadzić do krwawienia wewnętrznego, czy na przykład krwawienia śródmięszowego.
zawsze należy zachowywać umiar. Na przykład ludzie, którzy zmagają się z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, no to też nie bardzo. Chociaż imbir leczy, tak jak i kurkuma, to jednak jeśli jest to czynna choroba, no to wtedy trzeba uważać. Oczywiście można w postaci świeżej, można sobie kupić syrop z imbiru, tak? Można sobie dodawać do herbaty, do gorącej wody. Ja na przykład jak czuję, że tam bierze mnie przeziębienie, ale rzadko to by tak... A pan w ogóle bywał kiedyś chory? Ach, proszę ojca, nie ma ludzi idealnie zdrowych, ale Bogu dziękować dzięki tym wszystkim darom natury. A potrafi sobie pan tak wtedy dobrać właśnie te dary natury, żeby one wspomogły? No muszę, bo jestem tym świadectwem. Jakbym ja jeszcze tutaj w jakiś sposób źle się kurował, to by źle świadczyło o mnie, chociaż jest stare powiedzenie, medica curate ipsum, lekarzu lecz się sam. Ale oczywiście, kiedy czuję, że mnie bierze przeziębienie, no to imbir, albo sproszkowany, albo świeży, albo jeszcze lepiej, łatwo mieć w domu taki syrop z imbiru, tylko dobrej firmy właśnie z ekologicznego imbiru, czy sok z imbiru, do gorącej wody, do ciepłego łóżeczka i rano budzimy się zdrowi. Czosnek? Czosnek. Chciałem zapytać, bo to też, znaczy no we wszystkim trzeba mieć taki, nie tyle, że umiar, ale wiedzieć co kiedy, o i na przykład jest. Jaki to czosnek ma być, bo też na rynek słuszna uwaga. Wbijają się różni, chiński na prawda? Przykład. A teraz no, cudze chwalisz swojego... prawda, nie chcesz uszanować. Polski czosnek. Bardzo dużo wyhodowano odmian czosnku w Polsce, w Krakowie. Zresztą okolice Słomnik są takim zagłębiem czosnkowym. Ja stamtąd właśnie zawsze zamawiam do mojego domu, do mojej kuchni czosnek, na przykład harnaś, huzar. Oczywiście najlepiej świeży, jeśli nie mamy świeżego, bo na przykład ktoś nie może takiego świeżego stosować, bo jeśli ma jakiś tam dyskomfort trawienny, pobolewania. Ale myślę, że można jakoś go tak przygotować, żeby ależ oczywiście użyć najlepiej... i nie traci swoich walorów. Tak, ja na przykład tutaj mamy macerat czosnkowy. Jeśli ktoś nie toleruje tego czosnku takiego, takiego świeżego, no to wtedy można zastosować taki macerat czosnkowy. To jest posiekany czosnek zalany olejem z nasion wiesiołka. Tu są 3 gramy. I teraz tak, kapsułkę, zawartość takiej kapsułki, wyciskamy sobie na chlebek albo do surówki, albo do sałatki. Mniej się wtedy nieprzyjemnie pachnie, no bo... A tym się myślę, nie przejmujmy dzisiaj. No i bardzo dobrze, bo... Czasami człowiek się nie myje, to jest gorsze niż... prawda, że czuć go czosnkiem przez chwilkę. Proszę ojca, w Egipcie jest takie powiedzenie, 3 rzeczy się nie ukryje. Tak. Miłości, wielbłąda i zapachu czosnku. No ale to jest właśnie fenomen tego warzywa. Nie da się ukryć czasami tego czosnku, zapachu czosnku, ale on działa. Ja nie znam osoby, która by nie żyła powyżej 95 lat, a która to właśnie osoba nie kurowała się czosnkiem. Pan powiedział macerat czosnkowy? I... Macerat czosnkowy, czyli jeszcze dodatkowo jeszcze ten olej wiesiołkowy, który ma kwasy omega-3. Bo to jest na przykład dla ludzi, którzy mają, którzy są w grupie ryzyka choroby wieńcowej, czyli niedokrwiennej, a takich osób jest bardzo dużo, szczególnie po 60 roku życia, to niemal każdy ma jakieś tam złogi miażdżycowe w naczyniach wieńcowych i to dobrze nie wróży, bo jeśli nic z tym nie zrobimy, no to w każdej chwili może dojść do zawału serca. No, no i właśnie, i tu jest problem, bo Polska... wiedzie prym, jeśli chodzi o zawały serca, udary mózgu, mówiłem. I jeśli nic z tym nie zrobimy, no to będzie tylko źle. Musimy dbać o serce, bo żyjemy dotąd, dopóki mamy zdrowe serce. Zdrowy człowiek, zdrowe serce. Więc tu jest i czosnek, który działa też na serce, bo obniża poziom cholesterolu, zapobiega miażdżycy, usprawnia krążenie w sercu, poprawia dokrwienie serca. No i poprzez to, że udrożnia te naczynia wieńcowe, czyli te, które doprowadzają nam krew do serca, serce ekonomiczniej pracuje, lepiej wypoczywa. My jesteśmy zdrowsi, jesteśmy bardziej sprawni. No bo jak ktoś ma niewydolne serca, no to wiadomo, duszność wysiłkowa, zadyszki i jest coraz gorzej. Trudniej krok zrobić. Tak jest. Przed nami jest żywokost, taki korzeń pan tutaj przywiózł.
pięknie jest umyty, bo tak najczęściej to... Tak, dostałem. Ziemi. Ja pamiętam jako chłopak, czasem jak byłem potłuczony, to tak pocięty ten korzeń, zalany jakimś tam spirytusem i dopiero z tego taki ciemny dosyć wywar, znaczy jeżeli to się nazywa wywar, czy jakby to nazwać? Wyciąg, taki wyciąg, mikstura. Taka mikstura, no tak. I nią można było smarować nalewka, jakieś tam potłuczone miejsca, bośmy przecież w piłkę to sobie jeden drugiemu nie darował. Zresztą teraz mistrzostwa, nie wiem, czym oni się leczą, ale to było bardzo skuteczne. Było i jest nadal. Oczywiście nasze babki, prababki nie miały czasem doktoratów, a dobrze wiedziały, że żywokost to jest lek na takie dolegliwości. A ten korzeń to przysłała mi pani Krystyna, Złowicza. To pozdrawiamy serdecznie. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Zresztą ona robi też wspaniałe maści. To tak tylko na wystawę, czy pan coś z tego zrobi? Zrobię, a tutaj w Fundacji Nasza Przyszłość możemy z przepisu właśnie naszych prababek gęsi smalec z żywokostem, który i bardzo... Korzeń nie fundacji, ale już ten smalec z żywokostem to możemy zdobyć. Smalec z żywokostem jest właśnie polecany, kiedy my mamy bóle reumatyczne, bóle nerwicowe, bóle związane takie właśnie z przewianiem, związane ze stanami zwyrodnieniowymi, z tłuczeniami, tak jak ojciec powiedział. Nawet ostatnio czytałem takie doniesienia naukowe pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, że nawet łokieć tenisisty kurowano właśnie smalcem gęsim z żywokostem, bo to bardzo regeneruje. Zresztą święta Hildegarda z Bingen, średniowieczna mistyczka, nazywała, wtedy jeszcze nie było nazw łacińskich roślin, różne były nazwy, więc nazywała żywokost nie symfytum, tak jak dzisiaj to się nazywa, symfytum officinale, tylko consolida. Od łacińskiego słowa consolidare, zespalać. Bo wtedy, kiedy człowiek miał na przykład uszkodzone kości, jakieś złamania, no to te wszystkie medykamenty, chociażby w postaci tego smalcu z żywokostem gęsiego, no to pięknie się to goiło, zespalało. Zresztą potwierdzają to dzisiejsze badania naukowe, a ich jest bardzo, bardzo dużo. No i to jest też taki specyfik, kiedy na przykład czujemy się przewiani, mamy bóle kręgosłupa z przewiania, no to też taki masaż na pewno poprawi i ruchomość stawów i sprawi, że te bóle reumatyczne, nerwobóle, no nam troszeczkę ustąpią. Chciałem zapytać nie całkowicie. O propolis. Gdzieś go też widzę. Propolis. No, ale to kit, tak kit można powiedzieć, pszczeli. Kit pszczeli. Antybiotyk na miarę XXI wieku. Zresztą pisze o tym w książce Antybiotyki z apteki Pana Boga. Bo co mamy dzisiaj? Bakterie się uodporniły na działanie antybiotyków z apteki. I to już jest przynajmniej od 40 lat. Coraz więcej się mówi na ten temat, a sytuacja się zaostrzyła jeszcze w dobie pandemii, kiedy myśmy nadmiernie dezynfekowali ręce. Doprowadziliśmy do tego, że bakterie się zmutowały i one w ogóle nie reagują niemalże niektóre szczepy na antybiotyki. A jakie to muszą być też proporcje, tak? Żeby to rzeczywiście nam służyło, to jakaś proporcja musi być zachowana. Często korzystam z nalewki propolisowej. Mm. To można stosować też. Widzę tam 7%. Tak, 7%, bo taki jest dopuszczalny produkt jako suplement diety. To jest oczywiście nalewka alkoholowa. Możemy, jak nas boli gardło, zastosować za pomocą tego atomizera albo odkręcić. I na przykład ja biorę tak mniej więcej łyżeczkę na łyżkę miodu, na przykład miodu spadziowego, gryczanego, malinowego, lipowego. To się długo zsie, oczywiście kiedy mamy na przykład jakieś problemy związane z przeziębieniem, grypą, i to naprawdę pomaga. Jest mnóstwo wyników badań, które potwierdzają, gdyby nawet światło ogłosić, że jest to antybiotyk wyjątkowy, a takim jest. Czyli taki propolis. Przeciwzapalny? Przeciwzapalny również. Nawet jeśli ktoś cierpi z powodu reumatyzmu, reumatoidalnego zapalenia stawów, to przecież świętej pamięci profesor Ryszard Czarnecki przekonywał, opierając się na wynikach badań, że taka 4-6-tygodniowa kuracja propolisem
powoduje, że nam ustępują bóle reumatyczne. Dobrze, też pan o tym mówi, że taka kuracja, prawda? Żebyśmy kuracja. Też, mówię, z niczym nie przesadzili. Wiemy, że to nam ma w jakimś czasookresie pomóc, wspomóc nasz organizm. Oczywiście. Możemy też w kapsułkach kupić, na przykład tutaj z lnem. To jeśli dodatkowo ktoś cierpi na przykład na chorobę wrzodową, żołądka i dwunastnicy, no to propolis też jest bardzo przydatny. Z uwagi na to, że on niszczy bakterię Helicobacter pylori, która często nawet, jeśli my nic z tym nie robimy, prowadzi do raka żołądka. To jest potwierdzone naukowo. Okazuje się, że ponad 85% przypadków raka żołądka jest związana, ma związek z bakterią Helicobacter pylori, która się zagnieździła w naszym żołądku, którą bardzo trudno zwalczyć, bo czasami nawet lekarze aplikują 3 antybiotyki na raz i nie ma skutku. Natomiast po kuracji propolisem albo razem, jeśli my stosujemy te antybiotyki z propolisem, to aktywność, skuteczność tych antybiotyków z apteki wzrasta nawet 200 razy. A jest coś takiego jak pierzga? Pierzga, oczywiście. Pierzga, proszę ojca, to jest takie dzieło pszczół pracowitych, które znoszą do ula pyłek kwiatowy. Mieszają ten pyłek kwiatowy ze śliną, z miodem, ubijają łebkami. Oczywiście to robią pszczoły robotnice, które nie wychodzą na zewnątrz. Zasklepiają to w plastrach woskiem i w takich warunkach beztlenowych z udziałem bakterii kwasu mlekowego powstaje pierzga. Czyli w jednym miejscu pierzga, a w drugim miejscu miód, tak? Miód, mam rozumieć. Tak jest. I to jest źródło, białka dla rodziny pszczelej. Okazuje się, że jedna rodzina pszczela potrafi w czasie sezonu zużyć nawet 80 kg pyłku. No jak my im to podbieramy, to po co? No właśnie, nie możemy wszystkiego podebrać. To też wszędzie dobry trzeba, pszczelarz widzę, wie mieć o tym. Rozsądek, prawda? Oczywiście, że tak, bo inaczej no, to się osłabia rodzinę pszczelą. No, ale no, to jest dobrodziejstwo dla zdrowia. A właśnie dla nas, bo to widzimy, czemu służy w rodzinie pszczelej, a dla nas, dla mnie, kiedy taką pierzgę mogę stosować? Proszę ojca, ta audycja, ten program musiałby trwać do 24, żebyśmy powiedzieli o wszystkich zaletach. Mamy do 23.30, tylko z małą przerwą od 21.00 na antenie radia. W telegraficznym skrócie. Proszę. Wzmacnia organizm, czyli pobudza siły odpornościowe organizmu do tego, żebyśmy lepiej byli bronieni przed wirusami, bakteriami, grzybami i nie tylko. I przed zmutowanymi komórkami, które też się w nas tworzą, o czym często zapominamy, bo my myślimy, że układ odpornościowy to tylko nas strzeże przed drobnoustrojami. Nie. No więc to jest najlepszy lek. Lek dla ludzi osłabionych, starszych, wyniszczonych chorobami. Dla dzieci także, bo to poprawia koncentrację, pracę mózgu. Tu jest mnóstwo aminokwasów, które są potrzebne naszemu mózgowi. Po to, żebyśmy na dłużej zachowali trzeźwość umysłu, żebyśmy nie chorowali z powodu przeróżnych chorób neurodegeneracyjnych. Czyli tak jak mówimy, jest róża, jest rokitnik, imbir, czosnek, jest ta pierzga, prawda, propolis. Jest. Czyli może być tak, że nie, że wszystko dla jednego, tylko nie. My też nieraz nie możemy czegoś na przykład przyjmować. To zawsze, proszę ojca, o tym piszę. Zawsze, bo to jest trudny temat, powtórzę, dla medycyny. Interakcje leku, bo nigdy nie wiadomo, jak dany lek z drugim zadziała, a tak jak powiedział ojciec na samym początku, Polacy jednocześnie zażywają, okazuje się, 6 różnych syntetyków na raz. To jest. No i teraz, jeśli my dołożymy jakieś tam inne rzeczy na własną rękę bez kontroli lekarza, bo ulegamy na przykład reklamie leków, które są wszędzie, na każdym kroku, no to jest problem. Ale zawsze w moich książkach staram się o tych przeciwwskazaniach pisać, co z czym można, co z czym nie można, bo nieraz to jest ważne. Nieraz jest tak, że męczymy się drukowanym. Można? Tutaj tych trochę książek mam. Mam nadzieję, że nasi widzowie też jednak sięgną po dobrą książkę, no bo no nie wszystko wiemy. Pan też w jakimś troszeczkę, nie mówię, że telegraficznym skrócie, mówi o pewnych owocach. Proszę ojca, ja się też uczę. Ja ciągle się uczę. Powiem za Michałem Aniołem. Ciągle się uczę. I ciągle mnie apteka Pana Boga zaskakuje.
bo to jest, no, życia może być czasami brakło, żeby to wszystko ponazywać, stwierdzić, co jest w danej roślinie, co jest w danym owocu. To jest poważny temat, ale to jest temat, który jest ciągle zgłębiany. Ziołolecznictwo robi postęp. W tej chwili na całym świecie bada się przeróżne rośliny lecznicze, bo upatruje się w nich leku dla współczesnego człowieka. I tak rzeczywiście jest. No, ale do tego potrzebna jest wiedza. No i my chcemy właśnie chociażby przez taki program jak dziś Państwa jakoś zainteresować tymi roślinami. Gdzieś widziałem jeszcze olej wiesiołka. Nie wiem, jest, tak? Olej wiesiołka, olej wiesiołkowy. To jest, proszę ojca, proszę widzów, to jest taka roślina miła mojemu sercu, jak ja mówię. Ponieważ jako jeden z pierwszych z profesorem Aleksandrem Ożarowskim i z Ireną Gumowską w latach 80. jako pierwsi napisaliśmy o zaletach oleju wiesiołkowego. Ja to zrobiłem w Wiadomościach Zielarskich i w miesięczniku Jestem, już nie istniejący. 30 lat, to 42 liczę. I ciągle, ciągle przybywa nam różnych doniesień, jaki to ten olej wiesiołkowy jest wspaniały dla naszego zdrowia. To też w zasięgu naszej ręki. I pytanie... Na ugorach rośnie wiesiołek. A jak... No bo też nie każdy może doprowadzić tak, że będzie miał to, co w tej... No nie, tego nie zrobimy w warunkach domowych i bardzo dobrze, że ojciec podjął ten temat, bo ja na przykład nie polecam nasion wiesiołka na własną rękę, chociaż niektórzy tak stosują i są w handlu nasiona wiesiołka. To już jest nie ten czas. Teraz sięgajmy po olej wiesiołkowy, tłoczony na zimno, dobrych firm, zamknięty w kapsułce, bo on się bardzo szybko utlenia. Nie kupujmy w żadnych butelkach, chociaż taki jest. Właśnie, no nieraz nie mamy takiego rozeznania, który olej możemy, bo jego jest więcej, tak, kupić w butelce, a który lepiej byłoby w kapsułce. W kapsułkach. Ja zawsze mówię i w moich programach, i w moich publikacjach piszę, chociaż wiem, że się narażam niektórym producentom, bo przecież są one w ofercie. Wszystkie wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a takie są między innymi w oleju wiesiołkowym, są niestabilne chemicznie, czyli się szybko utleniają. Okazuje się, że w ciągu 2-3 tygodni po wytłoczeniu takiego oleju on już traci swoje właściwości, a te produkty, które tworzą się z tego, wskutek tego utleniania, chociażbyśmy przechowywali to nie wiem gdzie, w jakich warunkach, badania prowadzono, nawet w próżni przechowywano olej i okazuje się, że on również zawierał izomery trans szkodliwe, które na przykład prowadzą do nowotworów, do miażdżycy. Nieraz mówiliśmy w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Nie tak dawno mówiłem o mojej książce Miażdżyca i cholesterol. I właśnie tam podjąłem ten temat, bo często ludziom tej wiedzy brakuje. Także proszę Państwa, jeśli chcemy się na poważnie olejami przeróżnymi kurować, a powinniśmy się kurować, bo to jest źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, to sięgajmy po oleje w kapsułkach. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu. Dla każdego zapytanie, które Państwo postawicie, będzie książka. Trochę ich mamy, więc zapraszam serdecznie. Telefon prosimy też przekazać właśnie naszemu realizatorowi, o ta miażdżyca, o której Pan mówił, i cholesterol. Tutaj mam ziołowe sposoby na alergię. Telefony do naszego studia 56 657 0011. Drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie. 536 600 300. Drugi 536 600 400. Oraz telefony dla naszych widzów z zagranicy. 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Prosimy też nam się przedstawić, skąd Państwo telefonujecie. Mamy pierwszy kontakt. Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się cały słuchacz Daniel z Wielkopolski. Pozdrawiam ojca Grzegorza Czcigodnego i pana Zbigniewa, wspaniałego człowieka, i który ma dar od Boga i go dobrze wykorzystuje, tak zwany talent. Serdecznie witam. Chciałem się zapytać o imbirze. Tutaj małżonka podpowiada, chciałem się zapytać, czy imbir można zagotować w wodzie,
i potem przelać do szklaneczki i wypić na ciepło, jak to, czy w ogóle tak idzie, czy to zadziała. I co jeszcze można z czosnkiem? Czy czosnek też można na przykład do wody i razem z tym pogrzać, czy raczej pan nie preferuje takich rzeczy, że nie jest to skuteczne? Pod wpływem temperatury, czy te wartości, które te zioła, czy ta substancja jest tam zawarta, nie wytraca się pod wpływem gotowania? No bo po co kupować tabletkę, jak wiadomo, tutaj ten imbir żywy można kupić, on jest droższy, ale jest o wiele lepszy. Tak, i chciałbym zapytać się, gdzie właśnie tutaj w Wielkopolsce można te róże znaleźć, bo bardzo mnie zaciekawiła z tą różą, nie chodzę spacerami z różańcem i tak właśnie patrzę, nie mogę się, nie spotkałem jeszcze tej dzikiej róży, nie? Czy w lasach, czy gdzieś przy drogach, czy gdzieś w ogrodach ludzie mają, jak to, jakby pan odpowiedział, to będę bardzo wdzięczny. No jak, jeżeli pan Bóg da, to bym chciał wybrać książkę, jeśli można oczywiście, o dzikiej róży, o tych płatkach dzikiej róży. Tam. Płatki dzikiej róży. Ale ja jeszcze bym pana obdarował, ponieważ się pan, widzę, interesuje antybiotykami z apteki Pana Boga. To jest moja nowa książka, Antybiotyki z apteki Pana Boga, bo ich jest tam bardzo wiele i muszę powiedzieć, że rzadko kiedy bakterie się... Pan ma talent i Pan Bóg to docenia, a talent trzeba wykorzystać, bo tak jak w tej przypowieści o talentach, jeden zakopał i powiedział, sługo, no nic z tym nie zrobiłem, a Pan to wykorzystuje. I chwała bardzo Bogu, niech Pana Bóg błogosławi. Także antybiotyki z apteki Pana Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze pozdrowić proszę serdecznie małżonkę. I teraz co możemy zrobić z imbirem oczywiście i z czosnkiem? Tak? Możemy zagotować taki świeży imbir poszatkowany, ale jeszcze lepiej taki poszatkowany, obrany imbir wymieszać z miodem. Na przykład gryczanym, spadziowym, lipowym, malinowym. A poszatkowane to bierzemy nóż ostry, czy na tarkę taki, jakąś? Byłoby na tarce, Oczywiście taki obrany, świeży, z upraw ekologicznych, oczywiście nie zeschnięty, nie spleśniały, a taki też jest w handlu. Nie kupujemy takiego, jak już jest pleśń. Jak jest pleśń, to znaczy, że już te mykotoksyny się przedostały do tego korzenia i on już nie jest dobry. I teraz tak... Przechowujemy sobie w lodówce, bierzemy sobie łyżkę takiego maceratu miodowego z imbirem, zalewamy szklanką wrzątku albo dobrze gorącą wodą przegotowaną, wypijamy do ciepłego łóżeczka i to nam naprawdę bardzo pomaga. Oczywiście możemy dodawać taki świeży imbir do herbaty, możemy zalewać wrzątkiem, nic się z nim nie dzieje, oczywiście on będzie miał trochę słabsze właściwości, albo tak jak mówiłem, mieć taki syrop imbirowy, który można też kupić, można też zrobić. Poszatkowany taki imbir gotujemy krótko, potem dodajemy albo miód, albo cukier, ja polecam miód, no i właśnie do takich wyparzonych słoiczków, butelek i to bardzo pomaga, kiedy my właśnie wracamy do domu, jesteśmy zziębnięci, dodajemy tylko wrzątku, wypijamy i to działa. Jeśli chodzi o czosnek tak, to najlepiej świeży, albo w postaci maceratu, jeśli ktoś nie może świeżego, bo na przykład ma jakiś tam dyskomfort trawienny po spożyciu, najlepiej świeży. Siekamy go, zresztą w tej mojej książce Antybiotyki z apteki Pana Boga, czosnek jest na pierwszym miejscu, nie ma obok cebuli. Siekamy go, odstawiamy na 10 minut, bo często ludzie o tym zapominają i wtedy właśnie podczas tego siekania, miażdżenia tworzą się przeróżne związki, które właśnie działają przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie, które właśnie zapobiegają nowotworom, które zapobiegają przeróżnym chorobom cywilizacyjnym i wtedy dopiero po 10 minutach taki czosnek spożywamy. Można oczywiście czosnek dodawać do zup, do rosołów, wykorzystywać go w kuchni, ale tuż przed końcem gotowania. Nigdy wcześniej, dlatego że taki czosnek gotowany, no niestety już traci te swoje właściwości. On pozostaje tylko smak po nim, natomiast właściwości, no to już są dużo osłabione. Jeśli chodzi o róże, niech się Państwo rozejrzą na ugorach, na łąkach, na pastwiskach opuszczonych, w lasach, przy leśnych drożynach jest mnóstwo róży. Zresztą jeszcze jest jedna właśnie ciekawostka, że jest teraz do kupienia w szkółkach na przykład taka róża jabłkowata Karpatia,
którą możemy uprawiać w ogródku, która jest bardzo plenna, która ma bardzo dużo witaminy C, bardzo dorodne owoce. Można sobie taką kupić, uprawiać i przetwarzać na różne sposoby. Jeśli się Państwo rozejrzą gdzieś tam właśnie w takich miejscach opuszczonych, na pewno jeszcze jest bardzo dużo róży do zebrania. Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, rozmowy niedokończone. Halo? Halo? Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Maria z Poznania. Bardzo, bardzo bym, jeżeli to możliwe, żeby się dowiedzieć troszeczkę też o warzywach niektórych. Ostatnio słyszałam właśnie taką wypowiedź pana Nowaka na temat selera. Tak, w telewizji, tak. Seller, miałem dobrze. Program. To wszystko, pani Mario? No, wiele innych rzeczy jeszcze, ale rzeczywiście też o warzywach troszeczkę i troszeczkę też na temat takiego zabezpieczenia właśnie osób, które mają problemy z cholesterolem i jakimś takim, no właśnie, z zapaleniem nawet sklerotycznym różnych naczyń, nawet mięsowych. Także to by też, mam nadzieję, wielu ludziom pomogło. Dziękuję pięknie, z Panem Bogiem. Pytanie pani Mario, książkę, którą mam, na przykład ziołowy poradnik chorego na cukrzycę. No jeśli można, to rzeczywiście ten cholesterol. Tak. No to zdrowie na cały rok, może 2023. I mamy taki kalendarz. Pan Zbyszek trochę takich dodatków tutaj zrobił, ale tak naprawdę to jest taki poradnik, prawda, i kalendarz. O, terminarz tak wygląda w środku. Jest coś, na przykład o żywokoście. Prawda, o, mamy o żywokoście. Żywokość lekarski na bóle stawów w czerwcu, od 4 czerwca mamy w kalendarzu. Czyli może tak, pani Mario? Tak, wszystko co dobre. To zapisujemy. I wszystkiego pięknego i tych najpiękniejszych ludzi po drodze życzę. O, zapłać wielki. Miłe, dobre Panem życzenie. Bogiem. Panie Zbyszku, co z tymi warzywami? No. Tu konkretnie pani Maria na ten seller zwróciła uwagę. Wszystkie warzywa to są leki. Zresztą warzywa, tak jak ja mówię, wędrują za człowiekiem. Niedawno mieliśmy jakichś lekarzy, mówili trochę ostrożniej z owocami, bo na przykład gdy my myślimy cukrzyca, prawda, a szybciej do warzyw. Do warzyw, oczywiście. Jeśli warzywa, to z upraw ekologicznych, nieprzenawożone, jeśli chodzi o seler, bardzo wartościowe warzywo i na nadciśnienie, i na reumatyzm, i na oczyszczenie organizmu z kwasu moczowego, który jeśli nam się osadza na przykład w stawach, powoduje bóle, i o tym pisze, tam ma ojciec książkę, którą wydała Fundacja Nasza Przyszłość, tak? Reumatyzm, bóle stawów i kręgosłupa. O, to będzie ta książeczka. Tak, reumatyzm, tak. O, i tu właśnie opisuje, co można z selera zrobić. Można zrobić surówki, sałatki przeróżne, jeść go teraz, bo jest najwartościowszy. To jest wartościowe warzywo. Ale musimy też wiedzieć o jednym, o przeciwwskazaniach. Czyli jeśli ktoś ma nadciśnienie, a stosuje leki hipotensyjne, czyli na nadciśnienie, no to z tym selerem powinien ostrożnie. Dlatego, że seler sam obniża ciśnienie. Jeśli my dołożymy leki, albo odwrotnie, no to może dojść do nagłego spadku ciśnienia krwi, co nie jest wskazane, szczególnie u ludzi starszych. To, co pan pisze, tu reumatyzm, bóle stawów i kręgosłupa. Tak jest. Rzeczywiście, Fundacja Nasza Przyszłość, niedawno wydana książka. I tak mamy właśnie i artretyzm, czyli dna moczanowa, i później ta ziołowa apteczka, drodzy państwo, pierwszej pomocy. Jest i bezczarny, brzoza, imbir lekarski, tak, o którym mówimy, melisa, lipa, pokrzywa zwyczajna, róża dzika, no rozmadrn. No i żywokost. Skrzyp polny, sosna, wiązówka, wiesiołek, wierzbica, żywokost lekarski. Żywokost, jest tak, też oczywiście. Także powinniśmy sięgać po wszystkie warzywa pod warunkiem, że są uprawiane w środowisku czysto ekologicznym, nie przy ulicach, nie przenawożone, no bo takie lubią kumulować przeróżne związki, które mogą, i przeważnie tak jest, nam szkodzić. Dlatego najlepiej mieć warzywa z własnego ogródka albo od zaprzyjaźnionego producenta, tak jak ja to robię. Idę na bazar, kupuję warzywa, wiem od kogo, marchewkę, pietruszkę.
seler i wiele innych warzyw, które powinniśmy mieć. W międzyczasie pan Zbigniew mówi do nas, ja tak zerknąłem, chodzi, żeby ten żywokość lekarski, to jest trochę, drodzy państwo, w tej książeczce o tym, jak ta roślina wygląda, prawda, jak ją rozróżnić, jaką ma wielkość, gdzie ją znajdziemy, bo tutaj pan Daniel pytał, gdzie znajdziemy na przykład taką różę, a to jest napisane, w jakich miejscach tak możemy ją znaleźć, no i za chwilę to zastosowanie korzenia żywokostu, co możemy z tym zrobić, no i lek na stłuczenia, zwichnięcia i bolące stawy. Z przepisu babuni. Dziękuję. No właśnie, z przepisu babuni, bo to jest lek stary jak świat. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę ojca, ja chciałam się zapytać o olej z rokitnika. Jakie on ma działanie i przy czym to można go stosować? Pani ma na imię też Maria, tak, Podkarpacie? Tak. Pani Mario, to jest jedna rzecz, zaraz powiemy. A książka jaka? Jaką by pani chciała książkę? O, apteka na... A książkę to bym chciała apteka te, antybioteki Pana Boga. A nie aptekę natury, apteka natury ma leki na wirusy? Może też by, może no, być. To jest też nowa książka, która podpowiada, jak walczyć z wirusami, między innymi z koronawirusem, bo kto wie, co nas czeka w przyszłości. No właśnie, w Chinach się dzieje już nieciekawie, nie wiadomo, co będzie. Warto się sięgać również po to, co oferuje apteka Pana Boga, żeby się przed tymi wirusami chronić. Także chętnie panią obdarujemy, a ja już odpowiadam w telegraficznym skrócie. Dziękuję pani Mario, do usłyszenia, czy gdzieś może do zobaczenia. Dziękujemy za telefon. Olej z rokitnika, tak jak tutaj ojciec pokazał do kamery, tam są takie właśnie malutkie kropelki. To jest ten olej, który się oczywiście pozyskuje i z całych owoców, i z nasion rokitnika. On bardzo pomaga na przykład przy trudno gojących się ranach, przy ranach żylakowatych, przy odleżynach. Wewnętrznie poleca się go na przykład z bardzo dobrym skutkiem przy owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy. Ale muszę państwu powiedzieć, że to trzeba też odpowiednie dawkowanie zastosować, powiedzieć o tym lekarzowi, bo na przykład jeśli ktoś ma chorą czustkę, to niekoniecznie taki olej. Zresztą piszę o tym w książkach moich zawsze, o tych przeciwwskazaniach, bo to jest bardzo ważne, ale zewnętrznie pomaga taki olej, na przykład, powtórzę, trudno gojące się rany, owrzodzenia żylakowate, bardzo trudne do opanowania, jakieś zmiany troficzne, odleżyny, robi się różne maści. Ja też w książce mojej... zdaje się w tej książce reumatyzm, bóle stawów i kręgosłupa i w którejś z książek tutaj, jeśli chodzi o zdrowie na cały rok, podaję też taki przepis, jak z tego oleju rokitnikowego korzystać, bo takiego silnie skondensowanego oleju raczej bezpośrednio na skórę nie polecam stosować. Warto go rozcieńczyć jakimś olejem, na przykład olejem konopnym, czy olejem lnianym, ale najlepiej konopnym albo wiesiołkowym. Zresztą dużo jest takich maści na bazie oleju na przykład wiesiołkowego i oleju rokitnikowego. I to nanosimy, tylko chcę podkreślić jedną rzecz. Musimy się liczyć z tym, że ten olej rokitnikowy może brudzić odzież, czyli musimy zrobić kompres, a takie właśnie plamy są trudne do wybawienia, bo te karotenoidy są takie, no mają taki intensywny kolor, no i czasami brudzą odzież, ale oczywiście nawet kiedy był wybuch elektrowni w Czarnobylu, to ludzi, którzy byli napromieniowywani i którzy mieli rany popromienne, bardzo trudne do leczenia, leczono olejem z rokitnika. W najlepszych klinikach, no, w Ukrainie. I to tylko dawało tutaj nadzieję tym ludziom, ponieważ takie rany były bardzo trudne. Zresztą nie powiedzieliśmy, bo nie mieliśmy na tyle czasu. Sok rokitnikowy na przykład podawano ludziom, którzy właśnie byli narażeni na to promieniowanie radiacyjne. Mhm.
żeby zneutralizować szkodliwość tego promieniowania, bo w takim soku, w owocach z rokitnika, zresztą tak jak w owocach róży, jest mnóstwo antyoksydantów, czyli tych związków, które neutralizują wolne rodniki w organizmie. A one się tworzą w dzień i w nocy w organizmie. A szczególnie właśnie, kiedy my jesteśmy narażeni chociażby na promieniowanie. Teraz bardzo dużo mówiło się, gdyby, nie daj Panie Boże, doszło do jakiegoś użycia takiej broni jądrowej i wiadomo, jakie właśnie preparaty sugerowano ludziom na wypadek czegoś takiego, no to ja bym też proponował w każdym domu, żeby był rokitnik czy róża, dlatego że, czy aronia, bo to jest udowodnione, że jeśli my stosujemy w porę takie właśnie produkty, to my się chronimy przed tym promieniowaniem, na ile oczywiście jest to możliwe, ale przecież mieliśmy najlepszy dowód, kiedy było trzęsienie ziemi w Japonii. Japonia bardzo dużo kupowała na przykład przetworów z aronii, podawała społeczeństwu, żeby właśnie zminimalizować skutki tego promieniowania, kiedy był uszkodzony reaktor właśnie tam w Japonii. My dobrze pamiętamy przecież. To nawet ta aronia to do odtrucia trzustki. Oczywiście, odtruwa trzustkę. Trafiłem na taką, odtruj organizm i jeżeli... Tak dłużej, jest. Tu gdzieś właśnie znalazłem też odtruwanie organizmu od stóp do głów, odbuduj przyjazną florę bakteryjną, usuwanie w organizmu kwasu moczowego, oczyszczanie nerek, pęcherza, no, odtruwanie po antybiotykach. Tak jest, to jest właśnie taki lek, czy to w postaci rokitnika, czy to w postaci róży, czy to w postaci aronii, czy bzu czarnego, czy jagody kamczackiej, którą tak już od dłuższego czasu bardzo chwalę, gdzie tylko się da, bo to jest drugi owoc, który można bardzo, bardzo tutaj polecać ludziom, współczesnemu człowiekowi, bo broni przed chorobami cywilizacyjnymi, które skracają życie człowiekowi niepotrzebnie. Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja trwa. Halo. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja chciałabym... Pani ma na imię? Zofia. Pani Zosiu, to pani wyciszy telewizor, żeby nie przeszkadzał pani tam na pilocie, prawda? Zmniejszy chociażby głos. Tak. I teraz można do nas mówić. Witam serdecznie. Ja chciałam się spytać pana Zbigniewa. Halo, słyszy pan mnie? Tak, tak, słyszymy. No, pana Zbigniewa, panie Zbigniew, jakie zioła są dobre zażywać, smarować na bóle neuropatyczne, bóle riozowe? A właśnie, proszę państwa, a może proszę ojca, najpierw obdarujemy panią, żeby nam się pani nie rozłączyła jakąś książką. Pani Zosiu, może taka jakaś właściwa też będzie dla pani. No, jak odzyskać zdrowie? Zbigniewie, a te antybiotyki z apteki Pana Boga? No dobrze. Antybiotyki, to ja zapisuję. Antybiotyki z apteki Pana Boga. Tak. Może być? Może być. Z wielką przyjemnością obdarujemy panią. Dziękuję ślicznie. A ja już odpowiadam króciuteńko. Borelioza, trudny temat, a neuroborelioza jeszcze bardziej trudny. Jeśli już doszło do neuroboreliozy, to musimy czym prędzej zastosować kompleksowe leczenie. Olej z nasion wiesiołka, ponieważ chroni mielinę neuronów, to jest udowodnione, tak? Koniecznie olej z nasion wiesiołka. Jeśli my nie mamy pewności, czy rzeczywiście te wszystkie bakterie ze szczepu borelia zostały zwalczone, to propolis i to w dużych dawkach, koniecznie. No i proszę państwa, pyłek kwiatowy i pierzga. Dlatego, że w pyłku kwiatowym doszukano się w tej chwili, dopatrzono się ponad 470 różnych związków. Między innymi wszystkie aminokwasy, wszystkie wielonienasycone kwasy tłuszczowe, wszystkie witaminy. Czyli jeśli organizm dysponuje taką obfitością przeróżnych, najlepszych związków, no to uruchamia procesy naprawcze. A układ nerwowy, neurony są bardzo trudne do naprawienia. Kiedyś była nawet taka teoria w medycynie, że do pewnego momentu życia nasze neurony się regenerują, komórki nerwowe. Później już nie. No dzisiaj się troszeczkę to zmieniło. Dzisiaj
pewne doniesienia wskazują na to, że mogą się neurony, jest proces neurogenezy, czyli tworzenia się nowych neuronów. Takie procesy uruchamiane są wskutek właśnie stosowania systematycznego pyłku kwiatowego czy pierzgi, które właśnie wspomagają regenerację neuronów, czyli koniecznie przy neuroboreliozie koniecznie musimy stosować. A jeśli chodzi o bóle, bo przecież przy boreliozie również bóle są, bóle stawów, ludzie się uskarżają, no to polecam na przykład ten smalec gęsi z żywokostem, czy na przykład z uczepem. Wiem, że Fundacja Nasza Przyszłość ma w ofercie takie... Z uczepem co to jest? Uczep to jest taka roślina, która też jest polecana na przykład przy bólach reumatycznych, przy bólach mięśniowych, przy stanach zwyrodnieniowych stawów. To też bardzo pomaga. Czy na przykład z podagrycznikiem. Wiem, że jest taki też smalec gęsi, czy olej z żywokostem i z podagrycznikiem, który właśnie też bardzo pomaga. To trzeba by było w Fundacji Nasza Przyszłość, bo ja widziałem tam ostatnio... To sobie nawet zobaczyć. Tak. Splendor 24, czy tak. Wejść w ogóle na stronę Fundacji i zobaczyć. Nawet wpiszemy gdzieś tam wyszukiwarkę Zbigniew Nowak, no to nawet Zbigniew jakąś... Zbigniew Tomasz to już jest tak. A Zbigniew Tomasz. Tomasz, bo... Dobrze. Zbigniew Tomasz Nowak. No i przy boreliozie, oczywiście neuroboreliozie, sok z rokitnika. To ja go chyba skończę. Tak jest, dzisiaj. Sok z róży. Bo już zacząłem. Nieoceniony. Musimy uruchomić w organizmie taki system naprawczy. Ale żeby ten system zadziałał, to my musimy dostarczyć pewnych składników. No i tu apteka pana Boga nam oferuje takich składników w takich sokach bardzo dużo. Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, rozmowy niedokończone. To znaczy, będzie... Tak, teraz pani jest na antenie. Tak, teraz pani wyciszy swój telewizor, prawda, wyciszysz go gdzieś na pilocie. No i pani do nas mówi, przedstawi nam się pani i zadajemy pytanie. Dobrze, dziękuję. No, czekamy. Już jesteśmy. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam zapytać pana Zbigniewa Nowaka, tak? czy jak mówił, że leki, różne leki, które on poleca, można kupić no, od dobrego producenta. Gdzie ja takie leki mogę kupić u dobrego producenta? No, a na co na przykład? Czego pani szuka na przykład? To znaczy, ja mam choroby serca. Mm-hmm. I bardzo wysoki cholesterol. A ta choroba serca czym spowodowana? Miażdżycą pewnie. Miażdżyca postępująca. Halo? Czy to tak, miażdżyca na przykład postępująca, bo ta choroba serca, prawda? Tak. No to jest miażdżyca. No to się... Mam zatkane żyły i no tak. Po prostu... Choroba wieńcowa. Wieńcówka, tak. Tak jest, wieńcówka. Choroba niedokrwienna. No to my obdarujemy, tak. Proszę ojca, panią, tak? Książką Miażdżyca i cholesterol koniecznie w Fundacji Nasza Przyszłość. I druga książka to jest Głuk... Sercu na ratunek. Czyli miażdżyca i cholesterol. Tak jest. Tak, a i to będzie. I Bóg tak? Sercu na ratunek. I mamy jeszcze pewnie taką, mamy Bóg, o taką to, cieniutką to pokażę, książeczkę. Tak, to tak jest. Wygląda, takie dwie książki też pójdą do pani, dobrze? A ja mogę powiedzieć tak, no, trzeba szukać w dobrych sklepach zielarskich. Fundacja Nasza Przyszłość pewnie też niektóre rzeczy ma. Bo wiem, że ma, na przykład te soki ma i maść żywokostową ma. I jeszcze inne rzeczy ma. Trzeba po prostu, tak jak ojciec powiedział, śledzić Splendor 24, katalog, albo po prostu zadzwonić do Fundacji Nasza Przyszłość i podpytać. No i dobre sklepy zielarskie. Bardzo dziękuję. No, czasem tak właśnie szukamy, prawda, jakiejś takiej podpowiedzi. Ja sam szukam, proszę ojca. Dla nas. I uczę się ciągle, bo przecież rynek jest zawalony przeróżnymi produktami. No a niestety musimy powiedzieć, że etyka staniała w ostatnim czasie. To wszędzie chyba. I wszędzie. No i to jest przykre.
Mamy, mamy bardzo dobre firmy. Jak się pan przed tym broni, albo jak nawet rozeznawać, bo nieraz chcemy coś komuś poradzić. To, proszę ojca, zawsze piszę w książce, zawsze piszę, jak odróżnić, a najwięcej wysiłku właśnie poświęciłem w tej książce, jak odzyskać zdrowie po COVID-19, gdzie opisuję, proponując na przykład sok z rokitnika, sok z róży, sok z imbiru i tak dalej, jakich, ja nie wskazuję producentów, bo mnie tego robić nie wolno, ale tak jak myśmy powiedzieli, w jaki sposób odróżnić coś, co ma sprzyjać zdrowiu, od tego, co niekoniecznie, a zapłacimy za to duże pieniądze. Bo dużo jest na rynku takich produktów, które... No, można powiedzieć, no, mają wiele do życzenia. Wiele do życzenia. No, no, nie możemy mówić tu o takich firmach, ale no, tak jak mówimy, etyka i uczciwość w ostatnim czasie bardzo staniała. I ludzie dla pieniądza robią dużo. Warto się przejrzeć w lustrze, myślę, jak robimy rachunek sumienia, co z moją etyką, z moim taką uczciwością tak, jako człowieka. No bo tak pierwsze jest. To okłamujemy siebie. Ale dziękujemy za tą poradę. Proszę bardzo, Telewizja Trwam. Halo. Witamy serdecznie. Janusz pod Beskidzia. Prosimy. Janusz, tak? Tak. Panie Januszu, proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże panu. Chciałem jedną, która nie była jeszcze poruszana z tej audycji, a bardzo ważna sprawa jest. Czy pan Nowak, pan Zbigniew Tomasz Nowak, może coś polecić na przypadku stwierdzonej demencji starczej, żeby ją, jeśli się nie da całkiem wyleczyć, żeby ją przynajmniej zatrzymać. Bardzo proszę. Już, demencja. Panie Januszu, dla pana też pytanie, tutaj może podpowie coś. Zioła na kłopoty z pamięcią, proszę ojca. Zioła na kłopoty z pamięcią, to Fundacja będzie nasza też przyszłość. Taka książka od nas, prawda? A już podpowiadam, proszę pana. To pan, panie Januszu, przejdzie na odbiór. Pan będzie nas słyszał w telewizji, oglądał, a pana Zbigniewa Tomasza Nowaka poprosimy o słowo do pana. Oczywiście króciuteńko, bo jest książka przecież na ten temat, ale powiemy może w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja. Dobrze. Również. Czosnek, jeszcze raz czosnek. Proszę pana i proszę państwa, rokitnik, sok rokitnikowy. Sok z róży i róża, koniecznie. Olej z nasion wiesiołka, koniecznie. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-6. Poza tym w ostatnim czasie wielką furorę zrobiła gotukola, czyli wąkrota azjatycka. To jest taka roślina, która u nas nie rośnie, ale która naprawdę potrafi opóźnić procesy starzenia się mózgu. A jeśli chodzi o rokitnik czy o róże, to okazuje się, że te wszystkie związki bioaktywne, które są zawarte w tych owocach, one chronią nasz mózg przed stresem oksydacyjnym. Bo ten stres oksydacyjny, czyli ten stres wywołany eksplozją wolnych rodników, reaktywnych form tlenów, które tworzą się, jak my na przykład przez całe godziny rozmawiamy przez komórkę na przykład, tworzą się w naszym mózgu i nie tylko, żeby zneutralizować te wolne rodniki, żeby one nie szalały w mózgu i nie robiły spustoszeń. To trzeba przemyśleć, ile gadamy. Tak, albo na głośno mówiący. To jest jedno, ale teraz jak wspomóc. Tak? No więc tak, sok z rokitnika, rokitnik, sok z róży, czosnek. Powtórzę jeszcze raz, olej wiesiołkowy. Pan, ja muszę dokończyć tak ten sok jest, z rokitnika. Proszę pan, ojca. Ja tutaj gadam. Tu są same rzeczy. Rozmawiam przez telefon. I jeszcze bym polecił mleczko pszczele. To jest taki produkt zastrzeżony dla matek, dla królowych w ulu. Dlatego matki żyją dłużej, a pszczoły robotnice tylko 42-45 dni, a robotnice żyją 3 lata. Czyli matki żyją 3 lata. Tak, bo są karmione mleczkiem pszczelim. Też było badań bardzo dużo na ten temat, więc mleczko pszczele, gotukola, czyli wąkrota azjatycka i bakopa drobnolistna, o której pan na pewno znajdzie w tej mojej książce Zioła na kłopoty z pamięcią.
No i dużo aronii, dużo jagody kamczackiej, przetworów z jagody, z czarnej jagody, czyli borówki czernicy, również dlatego, że istnieje mnóstwo badań naukowych, że to poprawia ukrwienie mózgu. Tak znalazłem nawet różaniec górski, czyli tak różaniec jest w rękę i tak, różaniec górski. Tak jest, różaniec górski. Cytryniec który, chiński, który, bakopa. Tak, tak różaniec górski to jest w tej chwili taki okrzyknięty adaptogen, czyli taki lek, który uodparnia organizm wtedy, kiedy nasza wytrzymałość i psychiczna, i fizyczna słabnie. Wskutek na przykład braku tlenu, smogu, zmiany temperatury, promieniowania i wielu, wielu innych czynników, na które jesteśmy narażeni na tym świecie. Czyli jeżeli ktoś chce Splendor 24, tak jest. Fundacja Nasza Przyszłość, tam możemy znaleźć, możemy to polecić. Godne zaufania. Bardzo dziękuję, panie dziękuję pięknie. Zbyszku. Apteka Pana Boga na zimowy czas. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób też jest jakąś podpowiedzią dla Państwa, prawda? Bo my nieraz też szukamy, gdzie, co. Mamy człowieka, który sobą się podpisuje, tyle lat już doświadczenia, własnego poszukiwania, uczenia się cały czas, więc też za to podzielenie się doświadczeniem i mądrością życiową bardzo dziękujemy. Bóg zapłać wielki i zapraszam do słuchania naszej audycji w Radiu Maryja, na antenie Radia Maryja, rozmów niedokończonych. Tam też w miarę oczywiście możliwości odpowiem na Państwa pytania. No i oczywiście obdarujemy Państwa książkami. Tak, a teraz sześć, nawet więcej niż sześć, bo dla sześciu naszych widzów taki upominek. Bardzo dziękujemy Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.